60-lecie istnienia świętował w piątek Sejneński Szpital. Placówka cieszy się doskonałą opinią wśród pacjentów, ale też i personelu, choć ten akurat naprawdę wiele przeszedł w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Szpital pod koniec minionego stulecia stał na skraju bankructwa, jednak ocaliła go determinacja personelu i mieszkańców powiatu sejneńskiego oraz samego miasteczka położonego na północno-wschodnim krańcu kraju. Była to naprawdę wyboista i pełna zwrotów akcji droga, którą opowiedziano w przygotowanym na tę okazję filmie. Dzisiaj placówka wciąż jest niewielkim, ale wręcz wzorcowym szpitalem, do którego zjeżdżają pacjenci z różnych zakątków kraju. To nie jest tylko te 60 lat istnienia, ale także i umiejętność duża przekraczania różnych kryzysów związanych, a to z reorganizacjami, a to ze zmianami administracyjnymi, a to ze zmianami zasad funkcjonowania szpitali. Jest więc warto podziękować tym, którzy za szpital ponoszą odpowiedzialność, że sobie w trudnych czasach potrafili świetnie radzić. Potrafili również wykorzystywać te okazje, które się trafiały. Mam na myśli na przykład umiejętność korzystania z pieniędzy europejskich przeznaczonych na współpracę przygraniczną, w tym wypadku polsko-litewską. Myślę, że każdy ma trochę inny powód do wdzięczności. Pewnie najwięcej jest pacjentów, którzy tutaj się leczyli i ich rodzin, ale myślę, że i władze samorządowe i wojewódzkie także mają powód do wdzięczności w stosunku do szpitala w Sejnach. Były prezydent RP również swoje zdrowie nieraz powierzał w ręce personelu tutejszego szpitala. Mam liczne doświadczenia z różnych bardzo, tak powiem, przypadków. Od poważnych skaleczeń, po COVID i są to wszystko doświadczenia dobre. Najwyraźniej coś w tych słowach jest, bowiem na jubileuszu pojawiło się bardzo wielu okolicznych mieszkańców, ale też włodarzy sąsiednich gmin, których mieszkańcy wybierają właśnie tę placówkę. Cieszę się z tego szpitala, bo jeden z najlepiej funkcjonujących chyba w całym kraju szpitali i to dzięki nie tylko dyrektorowi i tego, ale wszystkim pracownikom. No i trzecia rzecz, która mnie bardzo łączy z tym szpitalem, to są pracownicy, najczęściej lekarze albo zaczynający lekarze z gminy Puńsk. Bo ich, żebym nie skłamał, ale chyba nie wiem czy nie, 9 jest tutaj. Także z tego się cieszę. Pielęgniarki też niektóre pochodzą z naszej gminy. Moja synowa tutaj pracuje. No to. Ale najbardziej mnie cieszy, że to jest bardzo dobry szpital, jeśli chodzi o samo leczenie. Bo i tak, jeśli chodziło o naszych chirurgów, którzy tutaj są, to pacjenci przyjeżdżają, szczerze mówiąc, z całego kraju. Więc liczę na to, że to nic się nie zmieni. Ten szpital będzie funkcjonować bez żadnych problemów i bez względu na reformy, jakie są przeprowadzane w naszym kraju. Walorem naszego szpitala to jest to, że jesteśmy takim kameralnym, dobrze, mam nadzieję, zorganizowanym, który posiada wspaniałą kadrę, przede wszystkim lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników, którzy zapewniają miłą atmosferę, fachową opiekę i to dzięki temu pacjenci są u nas. Gdybyśmy bazowali, takie brzydkie słowo, ale tylko na mieszkańcach powiatu, no to tych pacjentów byłoby za mało. A tak naprawdę mamy pacjentów z odległych powiatów, odległych regionów, co nas bardzo cieszy. Na jakość opieki nad pacjentem wpływa wiele czynników, ale dyrektor Kwaterski doskonale wie, który z nich jest najważniejszy. Kadra to jest właśnie serce tego szpitala. To jest... Mam szczęście w ogóle w życiu do dobrych ludzi i spotkam na swojej drodze właśnie ludzi, którzy widzą wspólny cel, razem realizujemy. Ja tylko jestem częścią tego zespołu. To są tak dobrze poukładane puzzle i jakoś porozumiewamy się bez żadnych konfliktów. Trudne sprawy rozstrzygamy przy kawie. No i cieszymy się, że zdrowie nam dopisuje, pomagamy pacjentom i oby tak dalej. Wiele osób pracujących w sejneńskim szpitalu opuściło w przeszłości znacznie większe placówki w znacznie większych ośrodkach. Dzisiaj nie żałują swoich decyzji. Serce zostało tutaj, były sukcesy, były porażki, były płacze, tak jak w medycynie. Jestem pionkiem chirurgii, tu w pierwszym rzędzie siedzi cudowny chirurg, pan profesor Kendra, w drugim rzędzie
chciałbym być takim chirurgiem jak on, ale z Bożą pomocą robota szła i operacje nam się udawały, ale to zespół powodował, nie tylko ja. Czym ten szpital zdobył serca pacjentów? Zachęcam Państwa do zabierania miejsca. Jednym zdaniem, mało jest piękne i to być może będzie w dzisiejszym filmie. Szpital zdecydowanie jest przyjaznym miejscem i praca nie jest obowiązkiem takim stricte, jest współdziałaniem, jest miejscem, kiedy możemy razem coś robić. I to jest chyba to, co wyróżnia, może nie jest to jedyny szpital, gdzie tak to się działa. W poprzednim szpitalu także pracowało się dobrze, a to jest ze względu na skalę, znamy się wszyscy bardzo dobrze. Cieszę się, że jestem tutaj i że mogę być właśnie w szpitalu, o którym się dobrze mówi. Także dlaczego? Dlatego, że jest współdziałanie nie tylko między nami, ale między pacjentami, środowiskiem, otoczeniem. Sejny w ogóle są miejscem innym niż Suwałki. Jest to mała społeczność, która bardzo dużo robi. Ośrodek pogranicza, Uniwersytet Trzeciego Wieku, szpital, dzieje się po prostu tutaj. Przenosi się duch z miasta do szpitala i odwrotnie, także w ten sposób jest to społeczność modelowa. Pacjenci mają o personelu placówki jak najlepsze zdanie, podobnie jak dyrektor szpitala. A co o dyrektorze myślą jego pracownicy? Absolutnie nie będę kadził, ale jest super. Super, uważam, że dyrektor, to co było w tym filmie, dla mnie też nie wiedziałem wszystkiego pokazane. Zrobił tu wspaniałą robotę i nadal to robi. O ile są osoby, jak wszędzie, którym może się nie podobać coś, to ja w tym momencie cieszę się, że mogę być pracownikiem dyrektora. Lokalnej społeczności i zespołowi tworzącemu tę placówkę życzymy wszystkiego, co najlepsze.